Na przeszczep czekają nieraz dłużej niż dorośli. Jak alarmują transplantolodzy, co roku z powodu braku dawcy umiera kilkoro dzieci. Przeszczepy narządów u dzieci to temat bardzo skomplikowany, zarówno medycznie, jak i w odbiorze społecznym. Między innymi o tym, dlaczego tak jest, dyskutowano dziś w Katowicach podczas Transplant Summit Poland, ogólnopolskiej konferencji poświęconej społeczno-medycznym aspektom transplantacji u dzieci. Karolina Komada. Październik 2001. To wtedy pan Marek otrzymał drugie życie. Przebudzenie nie było do najmilszych, do najłaskawszych. Ze względu na otaczające obecne kable, kabelki, rury, rureczki, wkucia. To był taki pierwszy wstrząs. 22 lata temu przeżył zapalenie mięśnia sercowego, trwałe uszkodzenie płuc, śmierć kliniczną i w końcu pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep serca i płuc przeprowadzony przez doktora Mariana Zymbalę. Po długiej rehabilitacji czerpie z życia jak najwięcej. Zaraz wstaję i będę funkcjonował. No to dla nich też było takie to, że teraz widzą, jak tata coś niecoś może na działeczce popracować. To jest ta satysfakcja, że nie potrzebuje pomocy osób trzecich do tego, żeby się zrealizować. Podobną operację miała przejść 7-letnia Alicja. Dziewczynka trafiła do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli. Badania EKG wykazały nieprawidłowości. Udało się jednak poprawić układ krążenia i potrzebne było tylko nowe serce. Otrzymała je z zagranicy. Ala przez ostatnie pół roku już była dzieckiem więcej leżącym. Chodziła po domu tyle, co musiała, ale większość czasu spędzała na kanapie. A teraz, jak zmierza po korytarzu i się nie męczy, to jest dla mnie nowość. To jest coś pięknego. To tylko dwie historie, które idealnie opisują, jak ważne i bardzo skomplikowane są operacje transplantologiczne. To też dowód na to, żeby uratować w ten sposób życie, trzeba niestety czegoś więcej niż tylko wysiłku lekarzy. Zwłaszcza w przypadku dzieci dużo szczęścia. Przeszczepy serca u dzieci zdaniem ekspertów nadal w Polsce są tematem tabu. Metody leczenia dla wielu są niezrozumiałe. W samym Zabrzu na ratującą życie transplantację czeka 19 dzieci. 10 z nich w trybie pilnym. Serce i płuca pochodzą przede wszystkim od zmarłych dawców. Oczywiście niezwykle ważnym kłopotem są dawcy. I tutaj jest to zrozumiałe, że uratowanie jednego życia wiąże się ze śmiercią dziecka z drugiej strony. Natomiast te śmierci są i tak obecne w naszym życiu, więc należy spowodować to, żeby w świadomości społecznej możliwość pobrania narządów od zmarłych dzieci była możliwa. Tych możliwości nie ma wiele, bo jak tłumaczą psychologowie, nie są to łatwe decyzje, bez względu, czy jest to dziecko, czy osoba dorosła. Ale potrzebna jest też wiedza, zaufanie do lekarzy, więc tu jest ogromna praca do wykonania w zakresie świadomości społecznej, w zakresie edukacji, w zakresie informowania. Wszystko też to trzeba dodać. Dzieje się bardzo często w dramatycznych, takich kryzysowych warunkach dla rodzin, tak i osób potrzebujących, czyli pacjentów, jak i dla tych rodzin, które na przykład mają współdecydować, czy też dokonać pewnej akceptacji, na przykład na pośmiertne pobranie narządów. W mojej rodzinie było wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, przeżycie, życie, a tam jest odwrotność, tam jest smutek, żal, przygnębienie, bo jednak stracili tą bliską osobę. I nie można wchodzić w czyjeś życie, tak potocznie mówiąc, z buta. Jeżeli tamta strona by chciała poznać, ja jestem w każdej chwili gotowy. To już drugi rok, kiedy Śląskie Centrum Chorób Serca startuje z kampanią Twoje tak ma moc. To ogólnopolski apel, który ma zwiększyć możliwości dziecięcej transplantologii. Tym bardziej, że przeszczepów na wagę życia w tej grupie dokonuje się 4-krotnie rzadziej niż u dorosłych.